Suwałkach odbył się ostatni finałowy na szczeblu miejskim etap debat oksforskich. Zmierzyły się ze sobą najlepsze drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem ogólnopolskiego turnieju jest Warszawska Szkoła Główna Handlowa. Był finał, w którym zmierzą się siódme elo z pierwszym elo w pierwszym półfinale. W drugim półfinale zmierzy się drugie elo z trzecim elo w Suwałkach. Potem odbędzie się finał. W finale wyłoniona zostanie drużyna, która będzie reprezentować Suwałki w wielkim finale w Warszawie już za tydzień, właśnie w Szkole Głównej Handlowej. Tematem przewodnim, z którym zmierzyła się młodzież, były media społecznościowe. Nad tym, czym one są, z jakimi zagrożeniami wiąże się korzystanie z Facebooka, Twittera i YouTube'a, zastanawiali się ich przeciwnicy oraz zwolennicy. Niosą one ze sobą wiele korzyści, jak i zagrożeń. I rozważając wszystkie za i przeciw, nasza strona uważa, że media społecznościowe raczej źle wpływają na poinformowanie społeczeństwa. W dzisiejszych czasach ludzie nie sprawdzają wiarygodności otrzymywanych informacji. Jako przykład fake newsa możemy podać na przykład atak urzędnika w Monachium, czy też w tym miesiącu posty o śmierci Sylwestra Stallone. Oczywiście informacja ta o śmierci, która była obronno-żałobę, na Facebooku widzieliśmy różne posty o tym, że ludzie współczują. Lecz nagle się okazało, że aktor żyje i grupa hakerów dla zrobienia żartu puściła fałszywą informację, która w ciągu kilku godzin wprowadziła w wielotysięcznej grupie osób, można powiedzieć, całkowity ogon. Charakterystyczną cechą też mediów społecznościowych jest to, że mają niezwykle silny przekaz. Docierają do dużych grup osób, tak, które szczerze nawet nie potrafiły sobie tego wyobrazić, mają szeroki zasięg i są przede wszystkim ogólnodostępne. Według nas, czyli opozycji, media raczej dobrze wpływają na poinformowanie społeczeństwa. Debaty oksforskie w Suwałkach wzbudzają żywe zainteresowanie. Zyskują też z roku na rok coraz większe grono sympatyków. Najlepiej świadczy o tym pełna widownia, przy której zazwyczaj odbywa się toczona na argumenty walka.